Cześć, witajcie z tej strony Grid. Pojawiło się kilka nowych informacji, jeśli chodzi o nasze kostury, czy jak teraz będę to określał, laserowe dzidy. Dzięki Gromek za nazwę, jest naprawdę wpyte. Ich klasa zależy od tego, w którym miejscu złożymy głownie naszej dzidy. Póki co udało mi się uzyskać 3 lokalizacje do złożenia esek. Także dzisiaj je sobie po kolei odwiedzimy. Co prawda nie mam jednej głowni potrzebnej do tych lokalizacji, ale liczę, że może gdzieś tam po drodze fartem uda się ją zdobyć. Wszystkie oczywiście lokalizacje znajdują się w galaktyce Euklidesa, więc nie trzeba nigdzie się zbyt daleko wybierać. Pierwsza galaktyka, dostępne dla wszystkich. Jesteśmy ponownie na toksycznej planecie. Jest to planeta, na której składałem swoją pierwszą dzidę. Także teraz musimy tylko odnaleźć naszych ukrywających się przyjaciół. No i lecimy na koordynaty -69,65 łamane na -5,99. Tak się rozglądam, czy mamy tu jakieś punkty orientacyjne. Byłem tu ile? Raptem z 2 dni temu, a przyznam się bez bicia, że nie pamiętam. Dobrze, najpierw ustawmy się, żeby to nam zaczęło maleć. Dobra, jest stacja komunikacyjna, ktoś nawet bazę, widzę, tam postawił, więc łatwo będzie znaleźć. Dobrze, z małymi bólami, ale udało się trafić na właściwe koordynaty. Jak widzicie, 69,65, no 603, no ale 5,99, czyli jesteśmy w dobrym miejscu. No i teraz spróbujmy złożyć nasz kostur. Oj. Nie mam odpowiedniej głowicy, poczekajcie. Generalnie najważniejszy jest komponent głowy. Resztę, co sobie wybierzemy, już nie ma tak naprawdę znaczenia. Żeby uzyskać konkretną klasę, której szukamy, musimy zamontować komponent głowy w odpowiednim systemie. Jak widzicie, jest klaska klasy S.
Jeżeli bym spróbował na przykład z tym. No niestety eski już nie uzyskamy. Czyli w tym miejscu składamy właśnie z tą pierścieniową głownią. Teraz polećmy sobie na drugą miejscówkę. Nie dostałem co prawda tej głowni, której szukam, ale ją sobie zostawimy wtedy na trzecie, żaden problem. Teraz udamy się na planetę, na której złożymy laskę S-klasy. Laserową dzidę. Nie laskę. Laserowa dzida brzmi lepiej. S-klasy z głownią właśnie runiczne skupienie. Tym razem wylądowaliśmy na gorącej planecie. Weźmy, wsiądźmy sobie do statku. I musimy udać się na koordynaty plus 46,84 łamane na minus 85,06. Żeby sobie ułatwić, możemy udać się w kierunku stacji komunikacyjnej, zaraz przy białym ogniwie zapisu. Weźmy sobie, wylądujmy i sprawdźmy, co tutaj mamy. Oczywiście odpalmy skaner, żeby odkryć naszych przyjaciół. Dobra, na razie znalazłem jednego. Dobra, no mamy i resztę. No i spróbujmy złożyć nasz kostur. Tak jak mówiłem, najważniejsza jest głowica. Tutaj w tym wypadku runiczne skupienie. Obojętnie co weźmiemy tutaj, jeśli chodzi o rdzeń i kijaszek. No weźmy ten. No i zobaczmy. Dokładnie. Kolejna klasa S. Także na spokojnie możemy, jeżeli ktoś chce z tą głownią akurat, przylecieć w te koordynaty i od razu złoży sobie eskę. Weźmy sobie, wymieńmy na przykład na to. Jak widzicie, klasa już jest tylko C. Teraz ja sobie zrobię małą przerwę, ponieważ muszę poszukać trzeciej głowni, której jeszcze nie kupiłem, ponieważ no, nie była dostępna. I jak ją znajdę, zaraz do was wracam. No i trzecią głowicą, której znamy miejsce, gdzie możemy złożyć S-klasę, jest promieniujące serce. Także udajmy się tam i sprawdźmy, czy to działa.
gdzie mi schowali statek, tam. Dobrze, teraz żeby znaleźć miejsce ulepszenia S-klasy naszej laserowej dzidy, musimy się udać na koordynaty +82,40 +109,05. Zobaczymy, czy będziemy mieli farta i tamta baza będzie w miejscu, do którego chcemy się udać. Wydaje mi się, że jest trochę blisko, ale może się mylę. +82,40 +109,05. No idealnie. Będzie to gdzieś tu na nabrzeżu. 82,40 109,05. No, to by było tutaj. Bardzo podobny styl bazy do poprzedniej. Jestem ciekaw, czy to nie czasem odkrycie tej samej osoby. Dobrze, spróbujmy sobie złożyć naszą dzidę. I pamiętajcie, że na tej miejscówce musimy użyć promieniującego serca. Co będzie dalej, to już jest nieistotne. No i sprawdźmy. Idealnie. Trzecia S-klasa. Także na chwilę obecną znamy trzy miejsca, w których możemy złożyć głowicę, w zasadzie całe kostury klasy S. Jak on postawił dwa teleporty? God damn it. Czyli tak, ułóżmy je sobie może po kolei. Wiemy, gdzie złożyć kostur z tą głowicą, z przetwornikiem koncentrycznym. Wiemy, gdzie złożyć kostur z runicznym skupieniem. I wiemy, gdzie złożyć kostur z promieniującym sercem. Póki co te trzy głowice społeczności No Man's Sky'a udało się odnaleźć, te trzy miejsca, w których możemy złożyć głowicę klasy S. Fakt faktem, głowic jest znacznie więcej. Także i miejscówek podejrzewam będzie więcej. Na chwilę obecną to są wszystkie części laserowej dzidy, jakie mi się udało odnaleźć. Jest ich chyba więcej. Generalnie jako bonusik tutaj wam wrzucę planszę ze wszystkimi rzeczami, które doszły w trakcie tej aktualizacji. Znajdziecie tam też statki, ale były one z rozdawnictwa na Twitchu, więc raczej normalnie nie są dostępne. No i co? To by było na tyle. Trzy lokalizacje obozów autofagów, w których możemy złożyć trzy różne narzędzia klasy S. Jeżeli pojawi się coś więcej, z pewnością wrzucę to w kolejnym filmie. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się.
i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.